Brytyjski językoznawca przedstawia serię Geograficzne niespodzianki. Witam serdecznie i zapraszam na pierwszą geograficzną niespodziankę. Przypuśćmy, że twój nauczyciel czy wykładowca zadaje ci następujące zadanie. Uszereguj następujące cztery miasta od położonego najdalej na północ do położonego najdalej na południe. Władywostok w Rosji, Toronto w Kanadzie, Bordeaux we Francji, Mediolan we Włoszech. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się to łatwe zadanie. Przecież zarówno Kanada, jak i Rosja rozciągają się daleko za koło podbiegunowe. Natomiast południowe regiony Francji oraz większa część Włoch leżą nad Morzem Śródziemnym. Zatem większość ludzi sądzi, że albo Władywostok, albo Toronto musi być położone najdalej na północ. Mediolan najbardziej na południe, a Bordeaux leży gdzieś między Toronto albo Władywostokiem, a Mediolanem. Ale w rzeczywistości jest wprost przeciwnie. Najdalej na północ położonym z tych miast jest Mediolan. Na geograficznej wysokości 45 stopni, 27 minut, 50 sekund na północ od równika. Następnie Bordeaux. Na geograficznej wysokości 44 stopni, 50 minut, 25 sekund na północ od równika. Toronto. Na geograficznej wysokości 43 stopni, 42 minut, 0 sekund na północ od równika. A najdalej na południe położonym z tych miast jest Władywostok. Na geograficznej wysokości 43 stopni, 6 minut, 20 sekund na północ od równika. Oczywiście to wywołuje w wielu ludziach reakcję w stylu: nie, nie może być w życiu, ale Androne, pan opowiada bajki na wierzbie. I takie reakcje są zrozumiałe. Ale weź pod uwagę, Mediolan leży na dalekiej północy Włoch. Około 160 km w prostej linii od granicy ze Szwajcarią. Bordeaux położone jest na południowym zachodzie Francji. Około 217 km w prostej linii od granicy z Hiszpanią. Toronto znajduje się na samym południu Kanady. Tylko 167,5 km w prostej linii od granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Władywostok leży na południowym wschodzie Rosji. Około 60 km w prostej linii od granicy z Chinami, a około 130 km w prostej linii od granicy z Koreą Północną. Wniosek. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak daleko Rosja i Kanada rozciągają się na południe. Najbardziej na południe wysuniętym punktem w Rosji jest góra Bazardziuziu. Po rosyjsku Bazardziuziu, na granicy z Azerbejdżanem. Geograficzna szerokość 41 stopni, 21 minut, 90 sekund na północ od równika. Oznacza to, że góra ta jest położona na tej samej mniej więcej szerokości, co miasta Porto w Portugalii, Madan na południu Bułgarii, Orestiada na północnym wschodzie Grecji oraz Samsun na północy Turcji. Najbardziej na południe wysuniętym punktem w Kanadzie jest wysepka Middle Island, czyli Wyspa Środkowa, leżąca na jeziorze Erie. Jego geograficzna szerokość wynosi 40 stopni, 53 minuty, 6 sekund na północ od równika. Oznacza to, że wyspa ta położona jest na tej samej mniej więcej szerokości, co miasta Kavala na północnym wschodzie Grecji, Koimbra w Portugalii oraz Stambuł w Turcji.
Zatem Rosja i Kanada rozciągają się tak daleko na południe, jak południowa część Bułgarii oraz północne regiony Portugalii, Grecji i Turcji. Nie do uwierzenia. Nie zapomnijcie, aby dać mi łapkę w górę, skomentować ten film i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną geograficzną niespodziankę. Do zobaczenia.